jestem, nie, nie jestem. Ale to jestem. Robi pan sprawę publiczną, natomiast, bo już pan mówi, że jest pan heterem. Natomiast to pani wywołuje temat. Nie, nie, natomiast, ale nie, przepraszam, bo jest, to jest ważne. To jeżeli byłby pan politykiem i występowałby pan z żoną, a politycy heteroseksualni, bo każdą z tych punktów omówimy, chcę ale po nie, prostu dociec nie. logiki, występują z żonami, to się obnoszą ze swoją panie redaktor, seksualnością. Panie redaktor, proszę mi pozwolić skończyć. I jest trzecia kategoria wreszcie, jest trzecia kategoria aktywistów, tak, którzy właśnie organizują parady, którzy wychodzą za przeproszeniem z gołym tyłkiem na ulicę, którzy stawiają postulat adopcji dzieci i tak dalej. I ci powinni się bać, dlatego że my do tego nie dopuścimy, po prostu, tak? Nie dopuścimy do tego, żeby ten proces, ten ruchomy horyzont, który oni przesuwają na zachodzie, który już doprowadzi do tego, że są właśnie raz rejestrowane związki, dwa jest adopcja dzieci, trzy w Holandii została zarejestrowana parę lat temu partia pedofilska. Dobra, to ja nie chcę, żeby pan wygłaszał oświadczenia, tylko żebyśmy sobie porozmawiali. To jeszcze nie, raz pani się do pyta, tego to pytania. Ja odpowiadam, a to nie może być odpowiedź jednozdaniowa, tak? Wracam tylko do tego pytania. Dlaczego politycy heteroseksualni mogą się obnosić ze swoją seksualnością, na przykład pokazując publicznie swoje żony? Wiadomo, że z nimi współżyją prawdopodobnie, chyba że są niewierni. A na przykład polityk, który jest gejem, jak nie wiem, mer Berlina chociażby, uważa pan, że jest coś złego, bo on się obnosi? Ale przecież my nie mówimy o życiu prywatnym polityków. My mówimy w tej chwili o postulatach formowanych. Czyli nie przeszkadzałby panu polityk gej, który na przykład gdyby premier Tusk powiedział, że jest gejem. Proszę rozróżnić dwie rzeczy. Proszę rozróżnić dwie rzeczy. Ale to niech mi pan powie. Życie prywatne, intymne ludzi i proszę rozróżnić to, że zorganizowany ruch homoseksualny jest ruchem politycznym. Ale wy jesteście zorganizowanym ruchem narodowym. Czym oni się od was różnią, oprócz tego, że macie inne poglądy? No proszę panią, to, że przedmiotem naszej idei nie jest to, co robimy w łóżku, tak? No krótko i dosadnie mówiąc. Ale to, tak? co wy robicie w łóżku, możecie zalegalizować. Bo sprawy intymne, dlatego noszą tą nazwę, że nie zrobi się z nich sprawy publicznej, ośmielę tak? Ośmielę się z panem nie zgodzić, ponieważ na przykład biorąc ślub z mężczyzną, no niejako trochę wywlekam swoją intymność, daję do zrozumienia całemu światu, że sypiam z mężczyznami i pociągają mnie seksualnie mężczyźni. Ja mogę to pokazać światu, a gej nie, może też by chciał. No dobrze, ale to, co pani robi, jest zdrowe, normalne i naturalne. A, no a to nie jest. Dochodzimy do sedna. A to nie jest. Proszę no mi i powiedzieć, po a skąd pan wie, że to jest zdrowe, normalne i naturalne? A skąd pani wie... Nie, ale to niech mi pan powie, bo nie, pan nie, no, no... Skąd pan powie, bo pan z takim przekonaniem to powiedział, że to jest... A skąd pani wie, że pani powinna chodzić na nogach, a nie na uszach? No skąd nie, pani ale to niech wie? Mi pan powie, skąd pan to wie? Skąd pani to wie? Ja umiem chodzić na nogach, a nie na uszach, a gej umie współżyć z facetem. Jeśli będziemy rozmawiali o absurdach, no to dojdziemy do takich absurdów, no nie, tak? Ale wie pan, to jeżeli będziemy rozmawiali, jeżeli pan uważa się, jak rozumiem, za polityka... Nie uważam się za polityka, uważam się za działacza społecznego. Czy za działacza społecznego przychodzi pan do programu telewizyjnego i wygłasza w istocie swoją interpretację jako fakt? Więc ja pana pytam, bo pan to wygłosił jako fakt. Pan powiedział, to jest niezdrowe, nienaturalne. To ja pytam, to jest naturalne pytanie, skąd pan to wie? To jest normalne pytanie, które się nasuwa, kiedy ktoś coś wygłasza. Ponieważ w kulturze, jakiej żyjemy, tak, od 2000 lat, jest sklasyfikowane jako dewiacja, jako coś nienormalnego. Ale od kiedy jest sklasyfikowane? Bo ja sobie przypominam starożytną Grecję. Jako kod kulturowy, tak? Która jest podwaliną cywilizacji łacińskiej, na którą widzę, że się pan powołuje w wywiadach. Aha. I tam homoseksualizm był naturalnym etapem rozwoju młodych chłopców. I nikt nie uważał, że więc na co się pan powołuje panią, w zasadzie? Bo... W jednym mieście na dziesiątki miast greckich, na dziesiątki poli greckich, tylko wsparcie... I tylko w bardzo ograniczonym zakresie. I nie była no nie, to kwestia. Nie I nie była to kwestia polityczna. Nie ale była to kwestia polityczna, kulturowa. To jest prawda. Znaczy, to była kwestia kulturowa. Tam to było naturalne, więc nad tym to jest prawda. Ale czy my teraz dyskutujemy nad poglądem, czy homoseksualizm jest, jest normalny, naturalny, czy nie? Tak, rozumiem. Ja twierdzę, że to jest dewiacja, a pani twierdzi, że to jest. Ale właśnie na jakiej podstawie? Bo na przykład Światowa Organizacja Zdrowia nie uważa, że to jest dewiacja. Uciłuje dociec rozumowej podstawy. Światowa
Światowa Organizacja Zdrowia twierdziła, że to jest dewiacja do lat 70. No, ale teraz w latach 70. A jeśli za 20 lat stwierdzi, że jednak jest, to co? To pani też zmieni zdanie? To jest taki argument, to jest typowa erystyka, że ja panu odpowiem tak. 80 lat, 100 lat temu, powiedzmy, 120 już dla pewności, we wszystkich krajach kobiety nie mogły studiować na uniwersytetach. Czy to oznacza, a w pewnym momencie zaczęły móc, czy to oznacza, że mamy przestać studiować i uważać to za nienaturalne, bo a nuż się komuś zmieni? No, to nie, są ale takie bardzo pani, sofistyczne. Ale z kolei 80 lat temu w Stanach Zjednoczonych pomysły eugeniczne, hitlerowskie, że tylko ludzie sprawni powinni się rozmnażać, były wprowadzone w katedrach naukowych, tak? W katedrach naukowych były przegłosowywane, było wprost powiedziane, że ludzie takimiś z niższych warstw społecznych i tak dalej nie mogą się rozmnażać. Znaczy, że jakaś hipoteza medyczna istnieje, taka czy inna. No to skąd pan wie? Nie, u źródeł mojego dociekania cały czas leży, ja się chcę dowiedzieć, ja jestem ciekawa. Ja pana nie osądzam, ja jestem ciekawa, skąd pan bierze to przekonanie, że to jest dewiacja, bo rozumiem, że obraziłby się pan na stwierdzenie, że jest pan emocjonalny, że pan kogoś nienawidzi. To skąd? Ponieważ jest to dewiacja, ponieważ wynika to z co najmniej dwóch rzeczy, tak? Wynika to co najmniej z chrześcijańskiej etyki, tak? Która jest kodem kulturowym naszej cywilizacji. Trafił pan na ciężkiego przeciwnika, bo ja dobrze znam Biblię, czytam świętego Pawła, który nie lubił kobiet i mówił, że mężczyzna nie powinien współżyć z kobietą, chyba że musi, a najlepiej jakby nie współżył, bo kobiety są nieczyste, więc jak mi pan mówi, że to jest naturalne, to ja bym panu dowiodła, że tak w chrześcijaństwie nie jest. Ale pani sugeruje, że święty Paweł pochwalał homoseksualizm? Nie, ja sugeruję, że nie wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej bezpośrednio to, że współżycie z kobietą jest takie naturalne. On uważał, że to jest nienaturalne. Pani chyba nie czytała Księgi Kapłańskiej, w której... No ja czytam, znam Pismo Święte dosyć dobrze. Tak, i przeczytała pani w Księdze Kapłańskiej, że mężczyzna obcujący z mężczyzną to obrzydliwość w oczach Boga i powinien ponieść karę śmierci. Ale również czytałam świętego Pawła, który był właściwie twórcą. Nie święty Piotr, jak się powszechnie uważa, tylko święty Paweł właściwie stworzył Kościół również katolicki, tak jak on istnieje. Pani redaktor, i on nie uważa ja odsyłam do nauki Kościoła katolickiego, naprawdę. Ale ja jestem protestantką, ja nie uznaję nauki Kościoła katolickiego, mam prawo? No to odsyłam to nauki tych protestantów, którzy są wierni chrześcijańskiej, biblijnej nauce moralnej, bo ci, którzy są wierni, na pewno nie opowiadają takich głupot, jak pani redaktor opowiada w tej chwili, bo są jednak androny. Dziękuję bardzo. Czy mnie też pan lubi, tak jak homoseksualistów? Nie lubię, bo pani manipuluje Pismem Świętym, no to ciężko, żebym panią lubił. Okej, dobrze. Tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część programu, w drugiej też pomanipulujemy Pismem Świętym. Za chwilę wracamy.